Polska Telewizja, Monika Borkowska. Dobry wieczór. Zaczynamy za czy przeciw. 9 polskich europosłów zagłosowało za ograniczeniem suwerenności Polski. Ich głosy zdecydowały o przyjęciu przez Parlament Europejski zmian w traktatach. To zdrajcy. Jeżeli jakiś polski poseł głosuje za tym, żeby pozbawić polskiego państwa kompetencji i oddać to biurokracji europejskiej, to tu trzeba używać najmocniejszych słów. Marszałek Sejmu zapowiedział powołanie 3 komisji śledczych i głosowanie nad likwidacją komisji do spraw badania wpływów rosyjskich. Ostatni punkt, który chcielibyśmy w bloku głosowań w środę zrobić, to przeprocesować odwołanie członków komisji powołanej, ona się nazywa oficjalnie, do spraw badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeczpospolitej Polskiej w latach 2007-2022. To jest ta komisja, którą określano jako komisję stworzoną na bazie prawa nazywanego Lex Tusk. A politycy Platformy Obywatelskiej coraz odważniej grożą dziennikarzom Telewizji Polskiej. Odpolitycznimy, to znaczy wyrzucimy funkcjonariuszy z Nowogrodzkiej, z telewizji publicznej. Nie będziemy dyskutować, jest takie prawo, zrobimy wszystko, aby za pośrednictwem, czy używając prawa aktualnego, doprowadzić do zmiany w telewizji. Na podstawie którego konkretnie prawa politycy Platformy Obywatelskiej mają zamiar to zrobić, to wciąż jest wielka niewiadoma, bo wszystkie warianty, o których mówimy od tygodni, są jak na razie niezgodne z prawem. O tym też będziemy rozmawiać dziś w programie. Być może moi goście rzucą na tę sprawę jakiś nowy cień. A ze mną dzisiaj, a właściwie trochę dalej niż w studiu, bo w Strasburgu za pomocą łączy skype'owych, ze mną dzisiaj Jadwiga Wiśniewska, europoseł Prawa i Sprawiedliwości. Witam pani poseł. Dobry wieczór, witam panią redaktor, witam pana posła, witam państwa. A także Marek Balt, Nowa Lewica. Witam panie pośle. Dobry wieczór, witam panie i witam telewidzów. No i wszystko jest już jasne. Parlament Europejski zdecydował, że zmiana traktatów unijnych ma się dokonać. To głosowanie odbyło się już wczoraj. Bardzo mocne słowa po tym głosowaniu padły pod adresem tych, którzy opowiedzieli się za, między innymi pod adresem pana posła Balta. Patryk Jaki mówi o was zdrajcy. Panie pośle, czy czuje się pan dziś zdrajcą? No ja uważam, że pan europoseł Jaki to jajcarz. Bzdury opowiada. Ale tak na poważnie. Te bzdury. A tak na poważnie, właśnie tak na poważnie mówię, że to fajny jajcarz, a pani takie same bzdury opowiada jak on, bo Parlament Europejski dopiero rozpoczął procedurę dyskusji na temat zmiany traktatów, a nie o niczym zdecydował. Zdecydują wszystkie państwa o zmianach traktatu, czy one zajdą, czy nie. I parlamenty, ale w niektórych krajach odbędą się referenda i dopiero za kilka lat poznamy, czy w ogóle dojdzie do zmiany traktatów i w jaki sposób te traktaty zostaną zmienione. Więc wasza retoryka jest naprawdę śmieszna. To żałosne opowiadanie, że ktoś zdradził. No niech pani powie, co zdradziłem. Polską rację stanu? Jaką polską rację stanu? No niech pani wymieni, jakie prawo zdradziłem. Konkretnie. Trzymając się ścisłości, nie rozumiem, co... Teraz ja, panie pośle. Zdrajcą się jest, jak się dokona jakiejś zdrady. Panie proszę pośle, mi powiedzieć, co ja rozumiem, zdradziłem, że pan się bardzo uniósł po tym pierwszym pytaniu, ale mam nadzieję, że pan zauważył, to że to jest śmieszne pytanie. Więc retoryka, którą pan przyjmuje, że my coś narzucamy, my coś powtarzamy, jest z góry błędna. Od samego początku zaczyna pan taki program, kiedy na początku ja zapowiedzi pytam, tego czy programu pana to powiedziała, dotknęło? Że my... Patryk Jaki twierdzi, że jesteście zdrajcami. Ja pytam, czy pan się czuje dotknięty, a pana reakcja może świadczyć tylko o tym, że jednak chyba tak. I pytanie do pani poseł Wiśniewskiej w takim razie. Arytmetyka jest tutaj też bardzo jasna. Ja tylko przypomnę naszym widzom, że wzięło udział w głosowaniu, znaczy 291 europosłów opowiedziało się za tymi zmianami, 274 przeciwko. I arytmetyka jest taka, że gdyby nie tych 9 posłów, którzy opowiedzieli się za, gdyby oni opowiedzieli się przeciwko, to te zmiany w Parlamencie Europejskim by nie przeszły. I wracam do tego pytania, czy takie mocne słowa są uzasadnione, czy są na wyrost powiedziane, przesadzone, czy może jednak nie?
Pani redaktor, sytuacja wygląda dokładnie tak, że to 9 głosów zdecydowało, że została uruchomiona procedura zmierzająca do zmiany traktatów. Ja rozumiem, że pan poseł jest w tej chwili bardzo zdenerwowany i używa słów naprawdę zbyt mocnych i przerysowanych. I nawet te emocje po stronie pana posła Balta są, myślę, w pełni uzasadnione, dlatego że w tym okresie przedświątecznym, z czym on wróci do Polski? My tu w Parlamencie Europejskim, ja tak przynajmniej swój mandat postrzegam, mamy obowiązki polskie. Ja uważam, że każdy poseł wybrany w Polsce ma obowiązek dbać o interes Polski w Parlamencie Europejskim. I w tych zmianach, które zostały zaproponowane, nie ma rozwiązań i regulacji, które by były dobre dla Jana Kowalskiego. A skoro ja mam obowiązki polskie w Parlamencie Europejskim, to uważam, że wszyscy posłowie, którzy zostali wybrani w Polsce przez Polaków, powinni dobrze Polsce służyć. Zatem mamy dzisiaj taką oto sytuację, że gdyby tych 9 polskich europosłów zagłosowało przeciwko, cała ta machina zmierzająca do zmiany traktatów, która w końcowym efekcie może ograniczyć i ograniczy suwerenność Polski, ewidentnie zostałaby, panie pośle, zahamowana. I pan doskonale o tym wie i dlatego ten język niestosowny, panie pośle, w stosunku do pani redaktor prowadzącej. Pan może nie zgadzać się z oceną, ale nie może pan w taki sposób po prostu atakować jak damski bokser. Panie pośle, możemy rozmawiać ostro. Ja też potrafię, pan wie, ostro rozmawiać, ale rozmawiajmy w oparciu o fakty. Ja wiem, że dzisiaj pan się czerwieni. Być może pan zrozumiał, co pan zrobił. Ja widziałam super zadowolonych z siebie panów Millera, Cimoszewicza i Belkę, jak sobie śmieszkowali. Oni się cieszą, bo to są socjaliści, to są komuniści. Kiedyś sztandar PZPR-u tylko, pani poseł, był to byłoby śmieszne, gdyby nie fakt, że to jest 3 byłych premierów w końcu, tak, prawda? Proszę pani, ale oni reprezentowali konkretną formację polityczną podległą Moskwie. Dzisiaj ci państwo, można by powiedzieć, cieszą się, bo Unia Europejska zmierza w podobnym kierunku, tylko na zachód. Kiedyś sztandar PZPR wyprowadzono, następnie Platforma na swoich listach wprowadziła właśnie tych post-PZPR-owców do Parlamentu Europejskiego. I właśnie ci państwo zagłosowali, ja również uważam, panie pośle, tak, przeciwko Polsce. Ja uważam, że to było głosowanie przeciwko Polsce. To ja w takim razie pana posła pytam, pani poseł, bo muszę też pilnować czasu, żeby mi tu pan poseł za chwilę nie zarzucił, że pani mówi dłużej. Proszę wybaczyć. Panie pośle, przed tym głosowaniem Donald Tusk mówił wyraźnie, moi ludzie nie zagłosują za tymi złymi rozwiązaniami. Widać, że część europosłów posłuchała się i wsłuchała się w te słowa. Wy z lewicy poszliście jednak w tą drugą stronę. Dlaczego tak się stało? Ja wiem, że pan za chwilę powie, my jesteśmy z lewicy, ale przecież wchodzicie tutaj w Polsce, w kraju, w koalicję z Donaldem Tuskiem. Startowaliście do Europarlamentu z jednej listy. W związku z tym pytam, dlaczego pan nie wsłuchał się w te rady i w te sugestie Donalda Tuska? Z Donaldem Tuskiem do Parlamentu Europejskiego nie startowałem z jednej listy. Jeśli chodzi o to, co pan Donald Tusk mówi do swoich... Pan doskonale wie, o czym ja mówię. No ja wiem, ale pani próbuje być precyzyjna. Ja też próbuję być precyzyjny, więc proszę dać mi się wypowiedzieć. Bardzo proszę. Jeśli chodzi o to, co pan Donald Tusk mówi do swoich posłów wywodzących się i członków Platformy Obywatelskiej, to ma do tego prawo, oni mają do tego prawo zagłosować tak, jak zagłosowali. Pytanie brzmi, czy Donald Tusk skorzystał z rady swojego doradcy Mateusza Morawieckiego, czy skorzystał z podpowiedzi, czyli z uchwały rządu polskiego, rządu Mateusza Morawieckiego, który wzywał do głosowania przeciwko traktatom. Ja nie jestem takiemu popisowi przeciwko Unii Europejskiej. Uważam, że taki popis nie powinien mieć miejsca. No ale jeśli Platforma Obywatelska, Donald Tusk chce kopiować zachowania Mateusza Morawieckiego, no to nie jest to moja droga. Ja taką drogą nie zamierzam iść. To bardzo mocna recenzja dla Donalda Tuska. Chciałbym zreformować traktaty Unii Europejskiej, dobrze, ponieważ Unia Europejska rozszerzy się i to rozszerzenie będzie o kraje bogate.
czy wynik was zaskoczył, bo finalnie fakty są takie, że no, mieliście kilkanaście szabel więcej tylko i miny chociażby reprezentantów Niemiec były bardzo wymowne po tym głosowaniu. Spodziewaliście się chyba no, wygranej większą liczbą głosów, prawda? Nie, pani redaktor. Zmiany zaproponowane przez Komisję Konstytucyjną były bardzo ambitne. Ja sam zwracałem na to uwagę i mówiłem, że w zależności od tego, jakie ostatecznie poprawki przejdą, jakie propozycje przejdą, to albo się wstrzymam, albo zagłosuję przeciw, albo będę głosował za. Ponieważ 20 poprawek, które między innymi, za którymi albo głosowałem przeciw, albo popierałem, przeszły. Dobre dla Unii Europejskiej, dobre dla Polski. Które na przykład, konkretnie, niech pan wymieni no, trzy te, które uważa pan, że są dobre. Oczywiście, brak referendum ogólnoeuropejskiego, bo wtedy różni obywatele z różnych krajów mogliby decydować za innych obywateli z innych krajów. To nie przeszło. Nie przeszła bioróżnorodność, o której Unia Europejska miałaby decydować, bo nie uważam, żeby jacyś Maltańczycy decydowali o tym, jakie parki narodowe, jakie zwierzęta mają być chronione na przykład w Polsce czy w Portugalii. I trzecia, przepraszam, ale muszę się posiłkować tutaj. Nie przeszło na przykład zmiana traktatów większością. Na zmianę traktatów muszą się zgodzić wszystkie państwa Unii Europejskiej. Tych poprawek jest więcej, tych zmian jest więcej, które nie przeszły. Proszę tylko jeszcze, panie pośle, doprecyzować, czy za zniesieniem prawa weta byłby pan za czy przeciwko temu rozwiązaniu? No oczywiście, że przeciwko. Jestem za tym, żeby prawo weta zostało. I to prawo weta jest tutaj utrzymane. Jestem również za tym i tutaj głosowałem za i popierałem za zwiększeniem bezpieczeństwa europejskiego, czyli za budową Paktu Obronnego Europejskiego. Czyli za wspólną europejskiego armią. Paktu... Za wspólną nie, nie, to nie jest wspólna, to nie jest wspólna armia. Proszę nie mylić wspólnej armii z paktem obronnym. To chodzi o zbudowanie sił szybkiego reagowania na wzór Eurokorpusu. No widzi pan, Eurokorpus. To są tacy eksperci, którzy zupełnie inaczej czytają te zmiany. Czy z tym, co mówi pan poseł, zgadza się pani Ale poseł pani redaktor, Wiśniewska? Tak naprawdę decyzje Absolutnie będą, będą podejmowały nie. parlamenty Teraz i obywatele za kilka lat, Brawo, jak poznamy faktyczne pani propozycje. Pośle, ale proszę reagować Halo. Na komunikaty, bo kakofonia nam powstaje. Czy pani poseł Wiśniewska zgadza się z tym, co mówi pan poseł? Szczególnie interesuje mnie ten zakres dotyczący polityki obronności i tej wspólnej armii, o której mówią dziś eksperci. Absolutnie nie. Pani redaktor, warto na wstępie podkreślić również, że w tym zespole przygotowującym zmiany pracowało czterech Niemców i jeden Belg, bardzo znany dobrze w Polsce, Guy Verhofstadt. Pozostali czterej Niemcy to członkowie European Union Deutschland, takiej organizacji federalistycznej i te postulaty, które oni zgłosili, panie pośle, są w 100% zgodne z tą właśnie organizacją, do której należą. Więc zawsze trzeba patrzeć szerzej na kontekst. Jeśli chodzi zaś o kwestię dotyczącą obronności, to panie pośle, naprawdę, proszę cenić telewidzów Telewizji Polskiej. To są ludzie inteligentni i rozumieją znaczenie słów. Oczywiście, że cel jest jeden, stworzenie europejskiej armii, zarządzanie europejskim przemysłem zbrojeniowym, tak? To jak to mogło i tu dotykamy sedna, mam wrażenie. Jak by to wpłynęło na polski przemysł zbrojeniowy? Bo trudno jest sobie wyobrazić taką oto sytuację, że to na przykład niemiecki przemysł zbrojeniowy ucierpi w jakimś stopniu na tych rozwiązaniach. Pani redaktor, jeżeli tutaj dojdzie do pewnych wyborów, no bo te wybory trzeba będzie też podejmować, gdyby taka wspólna armia powstała. Ten zapis przede wszystkim ma na celu wypchnięcie Sojuszu Północnoatlantyckiego z Unii Europejskiej, gwaranta naszego bezpieczeństwa. Sojuszu NATO, wypchnięcie z Unii Europejskiej. Ten przepis, który pan przywołuje, jest bardzo pojemny i bardzo rozciągliwy. Proszę zwrócić uwagę, jak dzisiaj wygląda sytuacja gospodarcza Niemiec. Otóż Niemcy są w bardzo trudnej sytuacji gospodarczej i panicznie szukają rozwiązań, które, uwaga, mogłyby wspomóc ich gospodarkę, wzmocnić ich gospodarkę. W umowie koalicyjnej, jaka została zawarta, właśnie podjęto te kwestie, żeby doprowadzić do pogłębionej integracji, czyli
centralnego unijnego państwa pod przewodnictwem niemieckim. Przecież to jest sprawa, która od wielu lat była podnoszona, ale dzisiaj po raz pierwszy oficjalnie, panie redaktor, została położona na stole. I dlatego nie wolno było, panie pośle, nie wolno było podnieść ręki przeciwko Polsce. Nie wolno było głosować za tym, żeby kwestie związane, uwaga, z przemysłem, jednak ze środowiskiem również, bo w załączniku środowisko przeszło, a w rezolucji nie, więc tutaj będzie konflikt i to będzie rozstrzygane. Edukacją, podatkami, obowiązkowym wprowadzeniem euro, pani redaktor, żeby te wszystkie kwestie miały być realizowane. I ja sobie, prawo szanowni państwo, zadaję dzisiaj... Ostatnią rzecz, pani redaktor. Prawo weta zostało zachowane tylko przy zmianie traktatów, ale jeśli już chodzi o przemysł, o politykę klimatyczną, o ochronę zdrowia, o ochronę granic, pani redaktor, o politykę migracyjną, ma zarządzać Berlin via Bruksela. Taka będzie kolejność i tak to będzie wyglądało. Z czego się mogą? Cieszyć się mogą komuniści i socjaliści. Oczywiście pan poseł się cieszy, bo w inwokacji... Tak nie, no właśnie chciałam, to znaczy chciałam dopytać pani poseł. Proszę. No już kończę. Było odwołanie do komunisty włoskiego Spinellego. Więc socjaliści i komuniści się cieszą, że jakoś tak dziwnie, niepokojąco pan poseł się uśmiecha. Chciałabym też, żeby odpowiedział dlaczego, ale zastanawiam się też w kontekście tego, co pani poseł przed chwilką powiedziała. Ja sobie zadaję takie pytanie, dlaczego akurat teraz ta procedura tak przyspiesza, bo wiadomo, że ta koncepcja leży na stole nie od dziś. I no, fakty są też takie, że na przykład w Holandii prawica wygrała wybory. W Polsce ostatnio wiemy, że też prawica wygrała wybory. Europa idzie w stronę prawicowych rządów i ja sobie zadaję takie pytanie i zadaję to pytanie też państwu. Czy to jest może jakiś strach przed prawicowymi rządami, przed prawicowymi politykami? Wiemy, że zbliżają się eurowybory, panie pośle. No, ja mógłbym powiedzieć, że z tego, co się zadziało w Parlamencie Europejskim, nie cieszą się tyrani. Ci, którzy chcieli wprowadzać jakieś tyranie, rządy jednej partii, może jacyś faszyści się nie cieszą, którzy by chcieli takie faszystowskie rządy wprowadzać. Nie cieszą się ci, dla których demokracja nie jest istotna. Ale formy też nie poparła tych istotna. Rozwiązań. To rozumiem, no, ale, że to jest ale pani, po, pani redaktor, ja nie przerywałem. Panie ja nie przerywałem. Pośle, słuchałem. Pan mówi, że nie cieszą słuchałem się, nie cieszę się ja, różnych. Więc pan mnie nazywa faszystką. Dlatego, a pani mnie nazywa komunistą? A pani mnie proszę nazywa pana. Komunistą? A pani mnie nazywa komunistą? Nie obrażajmy się. Ja bardzo proszę, jesteśmy na antenie polskiej telewizji. Nie obrażajmy się. Pan poseł tak, nie uważam, bardzo że mnie pani nazwała komunistą. Nie odwracać znaczenia słów, proszę pana. No dobrze, no oczywiście. Mamy różne zdania na ten temat i będziemy przy swoich zdaniach trwali. Bądźmy kulturalnie rozsądni, rozmawiajmy niech się o faktach. Dobrze, fakty, szanowni państwo, koniec już tej wymiany zdań, bo zrobiło się naprawdę nieprzyjemnie. Pytanie powtarzam raz jeszcze, bo pan poseł nie raczył odpowiedzieć. Dlaczego teraz to przyspieszenie? Dlaczego tak, a nie inaczej głosujecie? Czy obawiacie się tego, że faktycznie w kolejnym rozdaniu więcej polityków prawicowych dojdzie do władzy, do głosu? Nie, absolutnie nie. Nie ma żadnego przyspieszenia. Dyskusja nad zmianami traktatów rozpoczęła się już na początku tej kadencji Parlamentu Europejskiego. Konferencje o przyszłości Europy trwały przez wiele lat. Trochę temu przeszkadzała pandemia. Myślę, żeby to głosowanie odbyło się dużo wcześniej, gdyby nie pandemia i nie problemy komunikacyjne. I dzisiaj jest czas na to, żeby zakończyć tą dyskusję, która miała miejsce z udziałem posłów Parlamentu Europejskiego i dać zielone światło do rozpoczęcia dyskusji na Radzie Europejskiej, na konwencie, w parlamentach europejskich. Ja się bardzo cieszę, że pani europoseł Jadwiga Wiśniewska ma takie konserwatywne zdanie, bo musimy się wzajemnie pilnować, żeby ani za bardzo konserwatyści nie pozmieniali nam traktatów i za już bardzo entuzjaści też, żeby nam nie pozmieniali nas tych traktatów. Żeby został ten złoty środek i te to ja chciałabym, panie pośle, jeszcze doprecyzować jedną rzecz, panie pośle. One właśnie są takim rozsądnym środkiem, który daje fundament do dyskusji i do rozmowy. Pośle, a co z rozmowy wyjdzie, zobaczymy i będziemy głosowali na tym. Czy dostrzega pan dzisiaj jakiekolwiek zagrożenia, ryzyka, coś pana niepokoi w tych zmianach? Byłby pan w stanie wymienić dwie, trzy rzeczy, które są w jakiś sposób dla pana niepokojące i wymagałyby jakiejś głębszej, pogłębionej dyskusji? Panie redaktor, nie niepokoi mnie to, co zostało przyjęte teraz w Parlamencie Europejskim.
Niepokoi mnie to, co zostało... Bez żadnych refleksji, tak? Te zaproponowane... No, pani redaktor, miałem refleksję i w głosowaniu z tą refleksją podzieliłem się w Parlamencie Europejskim. Każdy może zobaczyć, jak głosowałem nad różnymi poprawkami i bardzo wiele poprawek czy propozycji Komisji Konstytucyjnej odrzuciłem razem z EKR-em. I cieszę się, że one zostały odrzucone. A to, co zostało, uważam, że jest dobrym fundamentem do rozpoczęcia ogólnoeuropejskiej rozmowy nad zmianami traktatów. Bo w zamku w Łańcucie trwa gala 21. edycji Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP. Przenosimy się i za chwilę wracamy. Szanowni panowie ministrowie, panie ambasadorze, wielce szanowny panie rektorze, wiceprzewodniczący kapituły, wielce szanowni członkowie kapituły, także członkowie Rady do Spraw Przedsiębiorczości, wielce szanowni państwo rektorzy, ale przede wszystkim wielce szanowni państwo prezesi, członkowie zarządów, dyrektorzy i wszyscy przedstawiciele wyróżnionych i nagrodzonych firm. Szanowni państwo, witam gorąco naszego gospodarza, pana marszałka województwa podkarpackiego. Witam serdecznie także jego sąsiada, pana marszałka województwa lubelskiego. I witam wszystkich przedstawicieli samorządu, którzy dzisiaj są z nami obecni. Witam także pana dyrektora tutejszego wspaniałego, przepięknego zamku w Łańcucie, tej niezwykłej polskiej rezydencji. Proszę państwa, to jest dla mnie szczególne wydarzenie o profilu gospodarczym, ale jak podkreślam zawsze, przede wszystkim o profilu państwowym, podkreślające bardzo znaczącą, niezwykłą rolę państwowo-twórczą, jaką realizują przedsiębiorcy swoją codzienną pracą z rozwijaniem swoich firm, a tym samym rozwijaniem i budowaniem pomyślności Rzeczypospolitej. Jesteśmy rzeczywiście dzisiaj tu na Podkarpaciu w szczególnym miejscu, w tej rezydencji, która do dzisiaj obrazuje świetność wielkiej pierwszej Rzeczypospolitej. Naszej ogromnej tradycji państwowej, naszej ogromnej tradycji narodowej, ale z drugiej strony jesteśmy też na Podkarpaciu, w województwie, które w ostatnich latach przeszło tak niezwykle i przechodzi tak niezwykle dynamiczną ścieżkę rozwojową. Ścieżkę rozwojową, która pozwoliła między innymi teraz w ostatnim czasie i pozwala nieść dzisiaj dzięki istniejącej tutaj infrastrukturze pomoc walczącej z rosyjską agresją Ukrainie, a także pomoc wszystkim tym, którzy z Ukrainy jako uchodźcy tutaj przybywali i przybywają, jako że to właśnie Podkarpacie jest tym głównym kanałem, przez który wchodzili do Polski i dalej tam, gdzie uważali, że niesie ich straszliwy los, jaki zgotowała im rosyjska agresja. Ale proszę państwa, co przez to wszystko chcę powiedzieć? Przez to, że tu właśnie splata się tradycja z nowoczesnością. Przez to właśnie, że ta tradycja i nowoczesność sprawdza się w trudnych czasach. Wczoraj dyskutowałem na ten temat z moimi koleżankami, kolegą z państwem prezydentami państw Grupy Wyszehradzkiej. I muszę powiedzieć, że wysłuchałem bardzo wielu komplementów na temat rozwoju Polski, naszej infrastruktury, między innymi właśnie tutaj na Podkarpaciu, gdzie w kontekście także i wojny na Ukrainie podkreślano znaczenie naszych węzłów komunikacyjnych, naszych możliwości niesienia pomocy, jak również możliwości zarówno transportowych, jak i generalnie logistycznych. Ale co to oznacza? To oznacza wojnę i oczywiście to oznacza także i trudności. To oznacza wszystko to, o czym często mówią różne osoby w swoich wystąpieniach, zwłaszcza politycy, żyjemy w niebezpiecznych czasach.
Otóż, proszę Państwa, na tej sali do Państwa, do przedsiębiorców znakomicie rozwijających swoje firmy i będących absolutnym przykładem, wzorem dla innych do rozwoju, powiem tak. Żyjemy, a Państwo realizujecie swoją działalność w wymagających czasach. W wymagających czasach, gdzie wieją bardzo silne wiatry. Niektórzy nazywają je czasem wiatrami historii. Kiedy przychodzi wielki wiatr na rozległych przestrzeniach oceanu, jeżeli płyną okręty, żaglowce, to możliwości są tylko dwie. Albo mają dobrych żeglarzy i wtedy ten wiatr może nawet pomóc w żeglowaniu w odpowiednim momencie, kiedy załoga odpowiednio realizuje swoje zadania, albo statek zostanie zniesiony, zrzucony na skały, na mielizny i zatonie. Zwłaszcza wtedy, kiedy załoga popełnia błędy. Państwo jesteście przykładem tych, którzy w trudnych czasach radzą sobie znakomicie. Państwo jesteście przykładem rzeczywiście rozwoju Rzeczypospolitej od czasów bardzo trudnych, kiedy znakomicie wiemy, że tej działalności gospodarczej jeszcze 34 lata temu wolnej nie było w Polsce. Poprzez cały okres, kiedy nadrabiamy dystans rozwojowy w stosunku do zamożnych państw zachodu Europy, zamożnych państw Unii Europejskiej. Dzisiaj, będąc już szóstym co do zamożności państwem w Unii, jeżeli chodzi także o zamożność naszych obywateli. To jest, proszę Państwa, widomy znak naszego rozwoju. Chcę bardzo mocno podkreślić. Nie mam żadnych wątpliwości, że w ogromnym stopniu rozwój ten zawdzięczamy właśnie Państwu, naszym przedsiębiorcom. Dziękuję za to z całego serca, za Państwa wkład w rozwój Rzeczypospolitej, za wspaniałe reprezentowanie Rzeczypospolitej na zewnątrz przez wszystkich tych, którzy mają ten potencjał, odwagę, wyobraźnię i kreatywność, żeby iść ze swoimi produktami, podbijać zagraniczne rynki, żeby rozwijać swoje przedsiębiorstwa także poza granicami, chociażby kupując zagraniczne podmioty, które w tym momencie zaczynają być częścią naszego polskiego biznesu. Dziękuję za promowanie Polski na zewnątrz, ale dziękuję także wszystkim tym, którzy tu w Polsce prowadzą biznes odpowiedzialny, dzieląc się z drugim człowiekiem potrzebującym tym, co sami uzyskują owocami swojej pracy, owocami swojej działalności. Dziękuję Państwu za znakomite działanie. Tutaj są tylko przedstawiciele firm, które działają znakomicie. Tak jak już dzisiaj mówiłem wcześniej na naszym spotkaniu w wąskim gronie, proszę Państwa, kiedy Państwo zostajecie zgłoszeni przez zewnętrzne podmioty do tego prezydenckiego konkursu, kiedy zasiada kapituła, w której nie ma prezydenta Rzeczypospolitej, na podstawie obiektywnych kryteriów następuje rzeczywiście wyłonienie tych najlepszych. Spośród tych najlepszych, z najlepszych, prezydent musi wybrać tych, którzy ostatecznie dostaną te pierwsze nagrody. Różnice są w detalach. Wszyscy są rzeczywiście absolutną awangardą biznesu w naszym kraju i nie tylko, bo także i bardzo często europejskiego czy światowego biznesu. Gratuluję Państwu tych nagród z całego serca. Ogromnie się cieszę i chcę podkreślić, że jestem zaszczycony, że po raz kolejny mogłem je wręczyć, ale przede wszystkim chcę Państwu jeszcze raz podziękować za Państwa trud, za Państwa pracę. Ktoś powie, nie byłoby tej całej infrastruktury, gdyby nie dobre działanie rządzących, gdyby nie dobre działanie samorządów. Oczywiście, że tak. Oczywiście to jest wielka zasługa samorządów lokalnych, to jest także wielka zasługa władz państwowych. Ale nie byłoby, proszę Państwa, żadnych inwestycji, gdybyście Państwo nie prowadzili biznesu i nie odprowadzali podatków do kasy Rzeczypospolitej Polskiej, z której można, daj Boże, zawsze mądrze i uczciwie realizować te tak ważne inwestycje, które także i Państwu mają pomóc w rozwijaniu Waszych działalności, Waszego biznesu poprzez właśnie poprawianie możliwości transportowych, komunikacyjnych, logistycznych, tego wszystkiego, co jest tak niezwykle ważne. Więc to wszystko
jest zaplecione ze sobą i w tym wielkim łańcuchu współpracy, w tym węźle współpracy. Sercem jest przedsiębiorczość, sercem jest właśnie odwaga, umiejętności, zdolności, wiedza i sukces tych, którzy na tym rynku gospodarczym działają. Z całego serca Państwu za to dziękuję, gratuluję i życzę wszelkiego powodzenia. Proszę, aby ode mnie, od mojej małżonki, od nas wszystkich, także od kapituły i Prezydenckiej Rady do Spraw Przedsiębiorczości przekazać serdeczne pozdrowienia, podziękowania, wyrazy szacunku i najlepsze życzenia wszystkim swoim współpracownikom, zarówno tym współpracownikom, wspólnikom, członkom zarządów, ale także i po prostu pracownikom waszych firm. Proszę im po prostu od nas bardzo serdecznie podziękować. Dziękujemy za ten trud, za państwa wkład w rozwój Rzeczypospolitej. Proszę tak dalej trzymać. Dziękuję. A my kontynuujemy program Za czy Przeciw. Przypomnę tylko Państwu, że moimi gośćmi są dzisiaj Jadwiga Wiśniewska i Marek Bald. Witam Państwa raz jeszcze. I kolejne pytanie do Państwa mam takie. Myśmy z naszą kamerą pytali Włochów i Francuzów, czy w ogóle mają świadomość tego, co w tej chwili w Unii Europejskiej się odbywa, czy mają świadomość tego, jakie zmiany w traktatach mają zajść. I z ich wypowiedzi wynika, że tam w ogóle nie ma tej świadomości, że cokolwiek się dzieje, że są jakiekolwiek ruchy. I to nasuwa pytanie, jak to jest możliwe, że świadomość i opinii publicznej w tej sprawie jest tak niska w innych krajach, kiedy my tu w Polsce wykładamy kawę na ławę, prezentujemy konkretne zmiany, konkretne cytaty, mówimy, czym to grozi. Okazuje się, że w innych krajach ludzie nie mają takiej świadomości. Pani poseł. Panie redaktor, dlatego że w Polsce jednak są wolne media i takie wolne media jak Telewizja Polska, Telewizja Republika, Telewizja w Polsce, Radio Wnet, Telewizja Trwam podejmuje odważnie ten temat i mierzy się z tym tematem. Nie ma zamiatania tematów, które niewygodne są dla mainstreamu pod dywan, bo to jest bardzo wygodnie zamieść ten trudny temat pod dywan. Ludzie nie będą wiedzieć, a ten proces pełzającej centralizacji będzie postępował. Ja tylko jeszcze jedno zdanie powiem, pani redaktor, nawiązując do poprzedniego wątku. Wie pani, dlaczego Wielka Brytania została wypchnięta de facto za rządów Donalda Tuska jako przewodniczącego Rady z Unii Europejskiej? Dlatego, że ona nigdy nie zgodziłaby się na postępujący proces centralizacji Unii Europejskiej. I trzeba mieć tego pełną świadomość, że cały ten proces jest zaplanowany. I media europejskie, które są zdominowane przez środowiska lewicowo-liberalne, tego tematu nie podejmują, będąc przekonanymi, że ludzie do wiedzy sami nie dotrą, bo skąd będą wiedzieli, że o bezpieczeństwie wewnętrznych ich państw, o obronie cywilnej będzie decydowała Bruksela? Bruksela, która nie radzi sobie z kryzysem migracyjnym. Przecież Guy Verhofstadt powiedział bardzo wyraźnie, to rozwiązanie jest super potrzebne, dlatego że ono rozwiązałoby kryzys migracyjny. Czyli nie byłoby kwestii, czy państwo narodowe się zgadza, czy nie zgadza na przyjmowanie migracji. Tylko woziliby po prostu tych biednych ludzi pociągami i przymuszali do mieszkania w danym państwie wbrew często. Pani poseł, idąc dalej, bo mamy dosłownie półtorej minuty do tych wypowiedzi, za chwilkę będziemy odsyłać, o których ja wspomniałam przed chwilą, odsyłam państwa, za chwilkę one padną w naszym serwisie. Pana posła chcę zapytać, czy z Włodzimierzem Karpińskim miał pan okazję porozmawiać, pogratulować panu posłowi? Pani redaktor, najpierw chciałbym... Nie znam pana Włodzimierza Karpińskiego i się z nim nie widziałem. Nie widział się z nim pan odpowiadając pani europoseł o tym, jak Wielka Brytania opuściła Unię Europejską, to byłem świadkiem tego procesu i Wielka Brytania wynegocjowała najlepsze warunki w historii, jakie miała, ale idioci, prawicowi, idioci. I znowu pan obraża. No obywateli, pan obraża? Ja nie obywateli, pozwolę na to w studiu Telewizji Polskiej, panie pośle. Obywateli Wielkiej Brytanii okłamali
angielscy konserwatyści idioci i doprowadzili do tego, że obywatele Wielkiej Brytanii zagłosowali za opuszczeniem Wielkiej Brytanii. To nie znaczy, że ja będę w milczącym tego słuchała. I tu stawiam kropkę, bo cześć programu idioci, kłamcy, oszuści, konserwatyści, Jadwiga Wiśniewska, Marek Balani, obywateli Wielkiej Brytanii, a ci zagłosowali za wyjściem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Tak to się odbyło. Szanowni Państwo, dziękuję bardzo za tę rozmowę, a na temat tego agresywnego języka pana posła. Myślę, że widzowie sami wyciągną wnioski. W końcu niebawem wybory do Europarlamentu, także tego typu wypowiedzi też na pewno będą oceniane. Monika Borkowska, kłaniam się Państwu nisko, a teraz serwis.